Typek. Tym razem porozmawiamy trochę o walkach nie twoich podopiecznych. Czarna sobota, jak niektórzy mówią, polskiego boksu. Moskwa. Chciałem się spytać o zdanie tak chronologiczne po kolei. Paweł Kołodziej z Nissan Lebediewem. To w sumie analiza krótka, prawda? Bo walka była krótka. No, co mogę powiedzieć? Za szybko się Paweł znalazł w tego samego rankingu. Jeszcze daleka droga, żeby pokonać z tymi najlepszymi. Nie uważam, że... No wiadomo, że to jest... Wiadomo, że wszyscy wiemy i ci, co się znają na boksie, że to jest polityka. Paweł za szybko tam się znalazł w tym miejscu, tam gdzie jest. I za szybko zrobił walkę z takim zawodnikiem. Uważam, że czy ten czas widział, czy nie widział, bo chciałem wywiadzie, bo już do czasu nie widział, tak, no ale te czasy wcześniej i to, co on pokazał przez parę sekund, tak, wcześniej, świadczyło, że to jeszcze jest nie ta półka i nie walki o tytuły, no. Jeszcze... Ale ta pierwsza runda była zła, bo w pierwszej rundzie wyglądał to nie, rzeczywiście druga była słaba, bo od drugiej, od samego początku Lebediew kręcił tempo. Tak, ale drugie to Lebediew wchodził i też nikt... Tam też nie, pierwsza runda była badawcza, tak? No, wiecie, że to każdy może wypaść super. No ale to jeszcze nie dla Pawła i uważam, że jeszcze długo potrzeba, żeby Paweł się wspiął na ten. Ja nie uważam, że się tam się nie zdaje, tak? Bo ma warunki fizyczne, ale to jeszcze za szybko. No dobra, ale to chodzi o to, żeby on miał walki z zawodnikami, którzy dadzą mu taką walkę 50-50, tak? Że musi się wspiąć na gdzieś tam kryzys, przełamać, coś takiego? No przynajmniej, wydaje mi się, że Paweł niektórych osób zadaje ze strachu, tak? Nie wiem, czy... No, znaczy z zakrocznej nogi, tak? Bo tak, on jest tak ustawiony raczej. Bije lewą, prawą odciąga. To nie wygląda to za dobrze. Na zawodnika, który przepuści ten cios do boku i uderzy lewego sierpa, to wejdzie do środka, tak? Tak mówię po boksu, bo tak zwanego środka, bo skończy się ciężko. Tu jak odboksował z Majku, ten sierp poszedł sierpowy z drugiej strony, ale nic mi się też dużo nie brakuje, że ten cios może też wejść bez żadnych problemów od środka, tak? Czyli od przeciwnej strony. Wydaje mi się, że jeszcze za szybko, tutaj powinien zrobić ukłon przeciwko, nie tam promotorowi, że go tak szybko wspiął, ale to jeszcze potrzeba mu przynajmniej parę walk ze średniakami, tak? A dopiero walki z takimi przeciwnikami jak Lebediew. Dobra, a Krzysiek Włodarczyk, bo w sumie to, co Drost pokazał, to wszyscy widzieliśmy, co on pokaże, tak? I w sumie widzieliśmy, że Krzysiek może go zakotować, ale na punkty to raczej Drost to wygra. No i chyba trochę Krzysiek za bardzo. Ale nie wiem słowo, jak go może zakotować. Krzysiek? Nie, no Krzysiek ma tą lewą, lewy się. Nie, no oczywiście, każdy, jeżeli trafi precyzyjnie się, to może zakotować. I tak samo tutaj było, jeżeli chodzi o Włodarczyka, tak? Tylko, że jeżeli... Nie wiem, mam nadzieję, że teraz Włodarczyk... Cofnie, przynajmniej w głowie poukłada to, co powiedział, że ta walka oddzieliła mężczyzn od chłopców. No nie wiem, to teraz w przypadku kogo oddzieliła jego w tej walce, tak? Na jaką pozycję się teraz stawia? I jeszcze wcześniej powiedział, kiedyś też takie słowo, nie pamiętam, w jakim było wiedzieć, że to nie jest czołówka światowa. To z kim on przegrywa? A Mateusz przegrał, nie była czołówka światowa, to z kim przegrał Włodarczyk? To też z tym samym zawodnikiem. Wydaje mi się, że master rank w walce z Drozdem pokazał dużo wyśmienity, lepszy boks niż Włodarczyk. No ale znając jego opinię, to jestem gówno nie ten, na boksie się nie znam, także może wiele ludzi to moje spostrzeżenia może puścić sobie gdzieś tam jednym uchem, drugim wypuścić. No ja po prostu się na boksie nie znam. No dobra, a twoja analiza to co Krzysiek powinien ten pressing większy wybierać od początku? Bo on niby ten pressing miał, tak? Tylko że to był taki... Uwalałem się, żeby przynajmniej ciosy zdawać. No dobra, ale Drost też uciekał na tych nogach. No oczywiście, to, ale goniąc zawodnika, przynajmniej zachodzić go szachując go zawodnik, on był lotny, tak? Ale jakieś zachodzenie, jakaś taktyka zamykania go w narożniku i tam wyprowadzania dłuższych kombinacji, a tam w ogóle, nie wiem, no... Ja nie widziałem w ogóle chęci wygrania od pierwszej rundy. No dobra, ale to ty powiedzmy przechwytujesz teraz Krzyśka Włodarczyka do rewanżu i jakich mu wskazówek udzielasz? Nie wiem, zabrakło tego podejścia z lewym prostym, tak? I nawet chociaż była sekuracyjna. Nie wiem, czy ten rewanż będzie, tak? Ale mówię tak teoretycznie, bo wiadomo, że ty nie będziesz trenerem Krzyśka, ale gdybyś miał udzielić jakiś wskazówek, to co byś poprawił tutaj przed rewanżem?
Ciężko teraz powiedzieć, że ma być więcej czasu, bo nigdy nie był więcej czasu. No właśnie, dlatego to jest problem przyświadczenia, o którym wszyscy wiemy, tak? No oczywiście, no ale przynajmniej jakąś umiejętność zachodzenia, jakoś wywierania pressingu i spróbowałem przynajmniej jakiś czasów w zamknięciu, przy linach w narożniku, a nie... Znaczy, wiesz co, bo problem jest taki, że Krzysiek próbował to zrobić, tylko że Drost tak na nogach chodził, że nie był w stanie go zapęcić. Tam raz go chyba w narożnik tak zapał i tam rzeczywiście trafił raz prawem, ale... No po prostu Drost ma takie nogi. To trzeba te nogi poprawić, tak? Szybsze nogi. Czyli masz to samo spostrzeżenie co Przemek Saleta, tak? Szybsze nogi zrobić. Nie znam Przemka. No tu Przemek mówił właśnie zaraz po walce, że problemem Krzyśka są nogi, że on poluje na ten cios i na tym najwyższym poziomie brakuje mu nóg. Nie, no możliwe, tak jest. No. W końcu się tak jakiś poważniejszy, taki lepszy przeciwnik, który jest jeszcze lotniejszy na nogach i nagle zrobi się problem, tak? I jeżeli on chce się wspiąć się i ten rewanż, dostać ten rewanż wygrać, to przede wszystkim, no tak tutaj dyskutujemy, no musi te nogi musi jednak uruchomić. Tego samego wieczoru Mateusz Masarnak już nie pod twoimi skrzydłami, Uli Wegner. Trudno ocenić w ogóle taką walkę, prawda? Bo to taki typowy facet, który walczy raczej o przetrwanie, śliski. A jakieś twoje wskazówki? No pewno Mateuszowi, wiem, że teraz no, najlepiej stojąc z boku i udzielając wskazówki, ale wydaje mi się, że jednak Mateusz jeszcze nie dalej nie bije tymi kombinacjami, tą lewą dapie tylko i bach prawie, jeżeli nie trafi, to już się zabiera i już praktycznie i wydłuża dystans i później znowu męczy się, żeby ten dystans skrócić. Powinien więcej bić kombinacjami, w narożniku przynajmniej te akcje wydłużać, tak? Nie bić może wszystkich ciosów mocnych, ale przynajmniej te 4-5 ciosy wyprowadzać, a z tego dwa, żeby były mocniejsze. Co, jeżeli chodzi o ten, to się bardzo cieszę, że trafił do tego Uli Wegnera, bo no chyba najlepiej jak mógł tak trafił. Także ja cieszę się, popieram, jeżeli mnie kiedyś prosi o ten nikt, bo będę z nim trenował, także. Chyba wszyscy się baliśmy, jak słyszeliśmy Uli Wegner, że to będzie Abraham Hook, czyli podwójna garda i takie ustawianie na typowy niemiecki boks. Ale z tego, co z Mateuszem rozmawiałem, to raczej zostawiałem Mateusza i nie chcą tutaj nic zmieniać, co najwyżej polepszać jakieś tam elementy, tak? Właśnie tak. No, z Mateuszem zawsze jestem w kontakcie, także tutaj nie ma tak, że nie rozmawiamy. Mateusz powiedział, że ten Uli chce, żeby już go nie zmieniać, bo mówi, bo już nie ma tak starego, że ma co przesadzać, tylko żeby bardziej był, bardziej się słuchał, bardziej realizował zdanie w ringu, które wcześniej założyli. No i ta podstawa to jest najważniejsze. Wydaje mi się, że no jeżeli ustawia, no to jest, można powiedzieć, cały sens, tak? Jeżeli ustawiają, że ma boksować agresywnie, to musi boksować agresywnie i to musi być realizować w ringu. Dobra, z perspektywy czasu, tej walki, kalendy, co byś powiedział, gdzie to było błędem? Słuchajcie, wiele tam jest, nie było do osiągnięci. Widać było, że Mateusz właśnie tak w tej walce nie bił kombinacjami, ładnie przepuszczał, ładnie się bronił. Za mało później było po tych przepuszczeniach, nie? Pomimo wszystko, wiem, że teraz będą tyle słów krytyki, ale ja jeszcze raz powtarzam, że stojąc w ringu dla mnie była walka bardzo równa i dalej to powtarzam. I mogę jakby dali Mateuszowi wygraną, to też mi się nie zdziwił. Szkoda tylko, że tak się stało, a nie inaczej. Liczyłem, że już, nawet jak już było punktację, mówię polski sędzia, mówię też tak też sercem byłem, no ale niestety polski sędzia. Bo to się zapunktował. No wiele można teraz mówić, tak? Bo mało tej agresji, mało bicia kombinacjami. Te ciosy były fajne bite w obronie, ale za mało właśnie było po przepuszczeniu, przejście do kontrataku. Właśnie te przejście do kontry było chyba trochę spóźnione, nie? Bo widzieliśmy, co się działo z Karnegą po walce, on 2 godziny po walce był trupem praktycznie i on dał z siebie wszystko, a Mateusz wydaje mi się, że dał z siebie 80%, tak? I to była różnica. Teoretycznie można powiedzieć, jakby Mateusz przyspieszył, walka zakończyłaby się czasem. Tak jest tylko strony, jak byłoby praktycznie nie wiadomo. No na pewno człowiek teraz siedzi tą walkę ogląda i ktoś by to pozmieniał, ktoś by zrobił innego. Na pewno, ja mówię tak, teraz z punktu widzenia już czasu, to na pewno po tych przepuszczeniach więcej agresji, jak już ładnie zdrowo obronne, to przynajmniej te 2-3 dłuższe kombinacje i na pewno ta walka jeszcze miałaby lepszy, korzystniejszy obraz dla Mateusza.